Ja jestem Krzysiu. Ostatnio na swój komputer pobrałem to Miłość i Grom, a i nigdy nie kupiłem licencji na Winrara. Ej, chłopaki, zaczekajcie! Dzień dobry. Witam was wszystkich ze strony kabaretu Elektronika. Za chwilę przedstawimy przed wami cztery krótkie skecze. Zapraszam. Na początku dowiemy się, jak tak naprawdę wygląda szkolenie nowych nauczycieli. Witam was na szkoleniu nowych nauczycieli, czyli tych, którzy zaczynają pracę w szkole na miarę XXI wieku. To może na początek małe pytanie prowadzące. Jaki jest najlepszy, waszym zdaniem, jaka jest najlepsza pomoc dydaktyczna potrzebna w szkole? Tablica multimedialna? Czynnik? Laptop, taki czerwony, szybki. Bardzo dobrze, dobre odpowiedzi, ale zacząłbym od czegoś podstawowego, bazowego, niezbędnego. Oczywiście jest to siekiera. Siekiera? Nie mieliście omawianej tej pomocy dydaktycznej na studiach? Nie. To z nas dalej było, kiedy przestałem. No cóż, nadrobimy to, po to tutaj jesteśmy. Tutaj widzimy wersję jednosieczną, polecam również wersję dwusieczną, idealne do cięcia, blokowania, bardzo dobre i przydatne w prowadzeniu zajęć wśród 36-osobowej klasie pełnej krwiożerczych barbarzyńców. Polecam również wersję kompaktową a la Tomahawk z praktycznym wskaźnikiem laserowym, może służyć jako oślepienie przeciwnika. Ja chwilę, moment. Mówimy o szkole, o zajęciach z dziećmi. Dziećmi, proszę pana, to są krwiożerczy barbarzyńcy. Są to napastnicy wyszkoleni po to, aby zabijać. Ci ludzie zostali wyszkoleni w 8-letnim cyklu w szkołach podstawowych. W tych szkołach hasłem przewodnim jest 3x Z. Zaatakuj, zaskocz, zniszcz. Dzieci, proszę pana, to są napastnicy. Ja jestem tutaj po to, aby powiedzieć panom, jak przeżyć. To na pewno szkolenie dla nauczycieli. Tak, idziemy dalej. Najważniejsze części lekcji, proszę. Przywitanie. Sprawdzenie obecności. Kartkówka niezapowiedziana. Dobrze, ale te metody sprawdzały się w XIX wieku. Teraz plan zajęć wygląda następująco. Wchodzimy do klasy, do szkoły, najlepiej wcześniej przed lekcjami. Barykadujemy się w klasie, oczywiście od środka, i udajemy, że nie ma nas. Po zakończeniu zajęć... A jakbym chciał pójść do toalety? Toaleta. Manewr toaletowy omówimy na następnych zajęciach. Po zakończeniu się lekcji udajemy się do domu, oczywiście pilnując, aby nikt nas nie śledził. Najlepiej za każdym razem inną drogą. Najgorzej jest wiosną i wczesną jesienią, ponieważ dzień jest długi, ale chyba w końcu życie jest ważniejsze. Andrzej! Andrzej! Widzieliście gdzieś może Andrzeja? Nie wiem, jest nosem. O, tu jesteś! No Andrzej, spokojnie, co tam masz? Jeszcze się zranisz, kurde, chodź tu. Bardzo przepraszamy, uciekł nam pensjonariusz z zakładu zamkniętego w Rybniku. Zaraz podejdziemy rozmowę nieprzeszkodną osobę, dobrze? Jeszcze raz bardzo przepraszam za komplikację. Weź się pożegnaj. Widzę? No, do widzenia. Dla Rybniku, witajcie, nauczyciele starzyści. Na dzisiejszym szkoleniu omówimy, jak przeżyć w szkole na miarę XXI wieku. A zatem zacznijmy od podstawowego pytania. Jaka pomoc dydaktyczna jest niezbędna przy pracy z uczniami? Tablica? Dziennik? Taki? Tak?
Laptop taki czerwony, szybki. Wszystkie odpowiedzi prawie dobre, ale zacznijmy od czegoś o wiele ważniejszego. Od czegoś o wiele bardziej bazowego. A jest to... Siekiera! Nie no, kolejny panowie, wróćcie tu! No wiecie, no... Siekiera! Myślałem, że będzie śmieszne. No zawsze się śmiali, no. No dobra, koniec tych szkoleń na dzisiaj. Lecz teraz czas zobaczyć, co się dzieje u naszych uczniów, którzy zdecydowali się wyjść na przerwę. Gdzie są? Przed szkołę. Zimno. No zimno się już zrobiło. Kurde. Naprawdę. Nie myślałem, że będzie aż tak zimno już. Dobrze, zaczęło robić zimno. Ty, a ty nie miałeś rzucać baniek? Lordo, ja jestem mistrzem w rzucaniu, rzucam już setny raz. A, to widzę profesjonalista. Cześć, co tam u was? Nie ma, co jest? Słuchaj tego, co się wydarzyło. Byliśmy sobie teraz na lekcji u cesarza prądostałego. Wszystko zaczęło się ładnie, tylko że w pewnym momencie zadał pytanie. Rzucił bardzo nieprzyjemnym tekstem. Adam idzie do odpowiedzi. Tylko że u nas w klasie jest dwóch Adamów. Spytaliśmy się więc, który ma iść. Na co pan powiedział, wybierzcie sobie. No to rzuciliśmy monetą, która stanęła na sztorc. Zagraliśmy w papierkami nożyce 53 razy. Wyciągnęliśmy karty, graliśmy w pokera, Macao, Rumi Kuba chyba nawet. I jakoś tak. Na końcu zagraliśmy w rosyjską ruletkę. Niestety oboje przeżyliśmy, dlatego dalej nie było osoby odpowiadającej. A panu skończyła się cierpliwość. Więc stwierdził, no to do odpowiedzi pójdziecie oboje. Po 4... Po 45 minutach katorżniczej odpowiedzi pan w końcu się zlitował i dał nam dwa. No ale jak już odpadaliśmy przez dwie osoby, to stwierdził, ocenę też wam podzielę na dwa. Więc każdy z nas dostał po jedynce. Ciekawe co by było, jakbyście dostali jeden. Jak to co? Spierwiastkowałby. Co się tutaj dzieje? Co robicie przed szkołą, co? Nic. Mówiłem, że bańkowanie przed szkołą jest zakazane. Czy to jest takie trudne do zrozumienia? My nie bankujemy. Dobra, dobra, bańki dla mnie. I siomi do szkoły! Dobrze wiem, w której klasy jesteście. Chyba. To był trudny dzień. O, to jest ten słynny park imieniem Marii Stupak. O, kończę z elektronikiem. Co oni do tych paniek teraz dodają, rany boskie? I skąd mają kasę na bańki, gówniarze, no? Prześledziliśmy już poczynania uczniów poza szkołą. Oczywiście taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Bańkowanie w naszej szkole jest totalnie zakazane, żeby łamiec z nami tutaj nie może mieć ścisłości. Ale jak już byliśmy na dworze, teraz przenieśmy się do środka, gdzie zaczyna się prawdziwy wyścig śmierci. Prędkości są duże, kości się łamią, a krew leje się litrami. Krótko mówiąc, uczniowie pędzą na obiad.
dostajemy? Szybciutko, bo kolejka jest. Co podać? Chłopie, ta przerwa ma tylko 15 minut. Może trzy pierożki? Pierogi? No dobrze. Albo dwa. Okej, okay, dobra. Niech będą dwa pierogi. Wiesz, że mamy coś jeszcze, nie? Gołąbki, jakieś tam kurczak, coś takiego. To może kurczaka. Okej, okay, całego? A, to może ty się zastanów, a my kupimy. Okej, okay. Całego. Tak? Dobrze. Jeszcze? A to białe to co? Sałatka ziemniaczyna. Czego jest? No kosmita. Z buraka. Z buraka? No nie, no jest ziemniaczyna. Nie lubisz buraków. Jest ziemniaczyna. Teraz się zatrułem burakami. Jest. I takie czerwone plamy śledzące wyskakiwały. Jest ziemniaków! Dwa pierożki, cały kurczak, jakaś tam suróweczka, pietruszka i kompocik. Razem 10, ani chwila, inflacja nam skoczyła, razem 13 zł. Jak się teraz odezwiesz, skończysz na stole do krojenia mięsa, zrozumiano? A? Następny. Dzień dobry. Czego sobie życzysz? Cokolwiek. No i to rozumiem. Dziękuję. Ja mam Snickersa. Smacznego. Mianowicie wiersz. Aczkolwiek nie jest to zwykły wiersz, gdyż jest to wiersz... No jako, że w naszej szkole też bywają smutniejsze czy trudniejsze chwile, jest to wiersz, który będzie dla was poradą na przyszłe lata. Wiersz Ściana. Życie jest trudne. Przykra jest ucznia egzystencja, gdy człowiek nie ma ani pieniędzy, ani szczęścia. To nie jest fajnie, zmartwionych uczniów krążą stada, lecz na kłopoty jest jedna, bardzo prosta rada. Wal głową w ścianę, to pomoże każdemu. A wybierz miękki kawałek i uderz z rozbiegu. Na problemy i smutki wal w ścianę do skutku. Masz problem z rozbiegiem? To poproś kolegę. Matma nas kopie, sypią się wzory, mrok nas otacza. Człowiek się męczy, próbuje to pojąć, aż się zatacza. I żeby było gorzej, dostałeś jeszcze na fejsie bana. Nie ma perspektyw, lecz jest na szczęście jeszcze ściana. Wal głową w ścianę, to pomaga zapomnieć. Uderz tylko dokładnie i poczuj się swobodnie. Zamiast głupio się złościć, nabierz dużej prędkości. Takie małe jebudu cię ukoi bez trudu. Ja tu nie mam kwestii. Zgadzam się, ale nie ponoszę odpowiedzialności.